serdecznie. Paweł Lipiec, reprezentuję serwis e-commerce Rybel. Zamienimy kilka zdań na temat tego, jakie są bariery rozwoju rynku e-handlu, naszego rocznego e-commerce'u. I może na koniec powiemy trochę o tym, w którym kierunku ten rynek zmierza, żeby nie było tylko tak pesymistycznie i negatywnie. Dobra, fajnie, a ja zapraszam teraz po kolei Dagmarek Ruszewską, która reprezentuje Payment Network Support. Gorące brawa na zachętę. Przemka Plutę z PayPala. Mirka Szmajdę, sprzedawcę internetowego. Ania Rach z Trusted Shops. Macieja Ziemczonka z Ceneo. Oraz przedstawicieli naszych e-sklepów, czyli Wojtka Kiciaka bezokularów.pl oraz Kamila Matysika, przepraszam bardzo, krainaherbaty.pl. Oddaję do waszej dyspozycji dwa mikrofony. Przepraszam, zapomniałam o największym naszym paneliście, najbardziej uroczym Konradzie Latkowskim. Manubia, zapraszam. To było umówione. Dobrze, ja wczoraj, jeszcze przedwczoraj, między innymi na Facebooku, chyba wy mnie słabo słyszycie, pytałem różne osoby związane z polskim rynkiem, między innymi sklepy, które sprzedają w internecie, jakie są ich zdaniem największe bariery w rozwoju tego rynku, co należy zrobić, żeby to się rozwijało troszeczkę szybciej. Jedną z takich barier, które były wymieniane najczęściej, były płatności i koszty obsługi tych płatności. Rozwijmy ten temat. Rozumiem, że to pytanie dla mnie. Przemek Luta, PayPal Polska. Trochę się zajmujemy się płatnościami, więc może bym coś powiedzieć. Tak przynajmniej jak my działamy, tak? To jest działanie w oparciu na kartach kredytowych, które z natury swojego działania wymagają płacenia interchange'u. W związku z czym to nie są koszty, czy to pieniądze, które są pobierane jako prowizja przez PayPal, czy wszystkie inne firmy płatnościowe. To nie jest coś, co tak naprawdę zatrzymujemy, tylko większą część tego oddajemy bankom, oddajemy Visa i Mastercardowi, tak? Więc tutaj specjalnie jakby nie ma pola do manewru, jeżeli chodzi o prowizje, które są pobierane od sprzedawców. I to samo widzimy w handlu takim naziemnym, tak? Każdy ma terminal, każdy te 2% jednak płaci, bo tak jakby działa ten system. W związku z tym, że te koszty są jakie są, a w wielu branżach prowizja jest na poziomie, nie wiem, 5-10%, to faktycznie dla wielu handlowców te metody płatności elektronicznej, czy są karty, czy to jest PayPal, czy to są przelewy, które też kosztują 1-2% w zależności od obrotów, czasami się to faktycznie nie kalkuluje. Stąd moim zdaniem cały czas bardzo wysoki odsetek w Polsce płatności za pobraniem na poczcie, gdzie wtedy faktycznie handlowiec dostaje te pieniądze dużo później, ale przynajmniej nie płaci prowizji, tak? Normalne przelewy bankowe, które trwają troszeczkę dłużej, też mają cały czas bardzo duży udział w rynku, więc no, na pewno jest taki sygnał dla nas, dla graczy, że z tymi prowizjami trzeba coś zrobić i my jakby staramy się, w zeszłym roku obniżyliśmy prowizję, cały czas pracujemy nad tym, żeby było coraz więcej transakcji z kont bankowych, co też nam pozwala jakoś tam z czasem obniżyć prowizję. Ogólnie trend globalny jest taki, że prowizje za płatności są coraz niższe, one cały czas spadały. Jest duża konkurencja, jest wiele firm, banki, Visa, Mastercard, czy tam cały czas schodzą z tych swoich cenników. No i też jest bardzo duża presja, nawet przez polityków na te instytucje, żeby obniżać interchange, tak? Co chwilę mamy dużą aferę w związku z interchange'em. Więc docelowo to, co się mówi u nas, to jest to, że płatności to jest taki commodity business, tak? Że to wszyscy robią w miarę podobnie, niespecjalnie tutaj jest jakaś innowacja, więc te ceny faktycznie mają docelowo bardzo, bardzo niskie, więc to jest jakaś tam na pewno dobra wiadomość dla rynku. My patrzymy na to w ten sposób, że trzeba będzie mieć ten produkt faktycznie innowacyjny, faktycznie fajny, przyjazny użytkownikowi i wtedy on jest wart tych pieniędzy, tak? To nie jest tylko produkt. My dajemy wiele rzeczy, dajemy bardzo fajną użyteczność, dajemy lojalność, dajemy wyższy zakup, wyższy koszyk, dajemy ochronę kupujących, dajemy dodatkowy marketing, tak? Więc to jest jakby wiele fajnych rzeczy, które się ma przy okazji integracji takiej formy płatności elektronicznej.
I wielu handlowców faktycznie z tego korzysta i traktuje to jako naturalny koszt prowadzenia biznesu online. I żeby nie przedłużać, no powiem tylko tyle, że na iTunesie czy na Androidzie, tak? Na tych platformach płaci się 30% prowizji tak naprawdę za procesowanie płatności i nikt z tym specjalnie nie ma problemu. W momencie, kiedy jest faktycznie duża rzesza odbiorców, którzy są w stanie zapłacić, to w momencie, kiedy metoda płatności daje dużą zaletę, wysoką konwersję, no to nagle się okazuje, że 30% zech na barierę do zrobienia, więc wydaje mi się, że to tak nie do końca jest to tylko główną barierą. Według mnie jest wiele więcej ważniejszych barier, jak logistyka, dostęp do towarów, odpowiednie ceny. Wydaje mi się, że w Polsce cały czas bardzo dominująca pozycja Allegro jest też jakby takim sufitem, którego nie można przegonić, czy nasze polskie sklepy nie są tak duże, jak nawet sklepy w Czechach. Pewnie dlatego, że Allegro jest takie duże i takie dobre. Znaczy, jeżeli chodzi o PayPala, to ja... PayPala. Jeżeli chodzi o wasze prowizje, to one są według mnie zdecydowanie za wysokie. I to ciężko mówić, że grą tego oddajecie systemu płatniczym, skoro chociażby PayU potrafi mieć prowizje do 5 razy niższe niż wy, jeżeli chodzi o negatywniejsze płatności. Jeżeli jak ja dzisiaj sobie spojrzałem na prowizję przepływowej płatności, to była prowizja płatność na 10 zł, ja sobie wysyłkę. I prowizja tutaj wyniosła ponad 12%. To troszkę za dużo, tak? To jest akurat mikropłatność, której też dochodzi jakby element stały, którym doliczamy do budżetu. Faktycznie w mikropłatnościach może ta oferta nie jest najlepsza, ale wydaje mi się, że mamy 1,5 miliona użytkowników w Polsce, kilkadziesiąt tysięcy sklepów i jakby taką fajną, dominującą pozycję na rynku e-commerce. Pokazuje, że jakby jest wartość, tak? I klienci chcą za to płacić. Czy tak, ale nawet przy większych płatnościach prowizja nigdy nie zeszła, nie stanie poniżej tak 3%, tak? Bo to jest jednak niekonkurencyjna stawka w stosunku do żadnego systemu płatności. No, ciężko powiedzieć, żeby PayU miał mniej dominującą pozycję niż wy. Ja zgadzam się, czyli myślę, że największą barierą jednak jest bariera płatności międzynarodowych. Rzeczywiście poza PayPalem i MoneyBookesem na rynku brakuje płatności, produktu, który oferowałby niskoprocentowe płatności międzynarodowe. I to jest właśnie to, co próbujemy stworzyć jako firma Payment Network z produktem Support Banking, gdzie nasze prowizje wynoszą mniej niż 1% i oferujemy transakcje transgraniczne, międzynarodowe, czyli kupujący z Niemiec może zapłacić w polskim sklepie i odwrotnie. Stan aktualny mamy taki, że duże grono kupujących kupuje za pobranie, tak? Płaci przy odbiorze paczki. Myślę, że zgadzamy się co do tego, że wygodniej i lepiej dla nas byłoby, gdyby ludzie płacili przelewem na przykład albo kartą. Tylko teraz tak, z jednej strony firmy kurierskie czy brokerzy kurierskie prowadzą usługi, które pozwalają dużo szybciej dostać te pieniądze z pobrania, czym też utrwalają ten metod płacenia przy odbiorze paczki. Z drugiej strony myślę, że część konsumentów nadal bardzo boi się tego, że płatność kartą nie będzie bezpieczna. Tak, że te dane gdzieś wyciekną, że to nie jest dobrze zabezpieczone. Nie ma tej świadomości, że płatności obsługiwane przez PayU, przez PayPala, czy jakąkolwiek inną firmę są zabezpieczone na tym samym poziomie, co przelewy bankowe. Być może problem tkwi w świadomości konsumentów. Zgadzam się z tym poglądem. Z pewnością jest to problem. Po pierwsze, sklep internetowy, czy użytkownicy sklepów internetowych najpierw muszą zaufać sklepowi, a później jeszcze metodzie płatności, czyli te dwa aspekty również decydują o zachowaniu kupującego. No dobrze, to pytanie do Anny Rak z Trusted Shops. Jak to jest z tym zaufaniem? Dlaczego nie ufamy tym sklepom? Dlaczego nie ufamy? Dlaczego nie ufamy? To jest bardzo trudne pytanie dla socjologów, ale to jest fakt, że my mamy w Polsce, znaczy Polska w porównaniu ze 177 innymi krajami ma najniższe zaufanie. Dla mnie jest to niesamowita rzecz, bo jeżeli ankieter spaceruje po ulicy i pyta, czy zgodzi się ze stwierdzeniem, że większości ludzi można zaufać, to u nas w Polsce 80% mówi nie. Jesteśmy za Bułgarią, Rumunią, nie mówiąc już o Wielkiej Brytanii, Niemczech i w mojej ocenie, nie tylko dla internetu, ale dla nowych technologii, gdzie to zaufanie musi być większe, gdzie to zaufanie
dokładnie tego, co za chwilę zostanie stworzone. W internecie też nie widzimy, kto tam jest. To zaufanie jest po prostu kluczowe. I to jest tak, że my mamy je najniższe, co jest niesamowitą rzecz. Ja myślę, że ja mam na to swoją teorię, to jest moja osobista teoria. Ja myślę, że my trochę kiedyś sami się skrzywdziliśmy, kiedy ten biznes nie... tam miał sporo drobnym maczkiem, tak? Kiedy mieliśmy nową ekonomię i nie wiedzieliśmy, jak ją dobrze wykorzystać. Wszyscy byli strasznie drapieżni i w tym momencie pojawiło się takie brak zaufania, ponieważ ludzie zostali, nie wiem, czy oszukani, czy może myśleli, że będzie inaczej, a dostali inny produkt. I to nie tylko chodzi o internet, to jest zaufanie ogólnie społeczne. I dla mnie jest to ogromną barierą. Drugą, którą ja widzę, natomiast kwestia rozwiązania tego jest troszeczkę trudniejsza, może czas, to jest edukacja, tak? Na przykład w Unii Europejskiej kiedyś były, Unia Europejska zrobiła takie badania, kto wydaje najwięcej pieniędzy właśnie w tych krajach mocno rozwiniętych w internecie i wyszło, że 50 plus wydaje najwięcej. Ci ludzie, którzy są, nie wiem, super obeznani w internecie, czyli 15-24, wcale nie wydaje tak dużo. Oni może po prostu jeszcze nie mają tych pieniędzy. Dokładnie, dokładnie. Natomiast, i to się wszystko zgadza, pewnie tak samo jest u nas, natomiast te 50 plus u nas nie wydaje najwięcej i to jest bariera edukacyjna chyba. Czy jesteśmy w stanie to zmienić? Ciężki temat, tak? Ale myślę, że właśnie to edukacja, dobre doświadczenia z internetem, bo zaufanie wzrasta właśnie z dobrym doświadczeniem. No i oczywiście to przełamanie te bariery społeczne dla mnie. Dobrze, to edukacja to masz na taki cel długoterminowy, tak masz w uniku, bo ty sprzedajesz sporo przez internet. Powiedz może, jak można tam ad hoc budować zaufanie do... Znaczy ja w ogóle się zajmuję też edukacją już od 5 lat i powiem tak, że to, co tutaj była mowa teraz przed chwilą, uważam, że właśnie jest kluczowe. I my mówimy tu o edukacji, no, że powinniśmy wyedukować, ale pytanie kto? Ja uważam, że tak naprawdę każdy właściciel sklepu, każdy, kto tu prowadzi jakikolwiek handel internetowy, czy ma stronę internetową, może mieć wpływ na to zaufanie, na tą edukację, właśnie, żeby uzyskać to zaufanie. Ja już zauważyłem, że jeżeli firma, która prowadzi sprzedaż internetową, sklep internetowy, wprowadza elementy edukacyjne dla klienta, typu, że właśnie uzasadnia, dlaczego warto, znaczy, że można zaufać, jaki to jest sposób przeprowadzony. Bo przeciętni użytkownicy, szczególnie ci, którzy mówimy tutaj właśnie wydają najwięcej, oni nie wiedzą, co to jest szyfrowane połączenie, jaka jest różnica między właśnie, kiedy on opisuje te karty kredytowe, żeby on zauważał, kiedy jest to bezpieczne, a kiedy nie. I tak naprawdę nie ma się tu oglądać na innych, tylko po prostu zacząć wprowadzać tę edukację na swoich stronach internetowych. I wtedy wspólnie jakby klienci, jak zauważą w jednym, drugim miejscu, zaczną być przekonani, że to jest bezpieczne i to na pewno wpłynie na rozwój e-handlu, na pewno. Witam, Konrad Malibier. No ja właśnie z tym bardzo mocno zgadzam. Problem jest taki, że fajnie, że Ceneo zrobiło super akcję, chłopcy okazji, zrobiło promocję, PayPal stara się promować systemy płatności, Ania robi wszystkim, stara się promować ten e-handel w Polsce, ale dochodzimy do tego punktu, że sklepy same się nie promują. Z ostatniego badania e-commerce index wychodzi, że sklepy, 51% sklepów w Polsce ma marketing 500 zł miesięcznie. Przy takim budżecie marketingowym to nie bardzo wiem, co można by promować, a na pewno nie stworzyć markę, której można zaufać. Więc może przejdźmy do tego, że to nie jest problem barier, nie wiem, prawniczych, podatkowych. Tak, są ograniczenia, ale to niech sklepy zaczną coś robić, żeby się pojawić. Wojtek, brakuje pieniędzy na marketing? Na pewno tak, ale też trzeba się zastanowić, dlaczego tych pieniędzy brakuje. Bo jeżeli zobaczymy tak ogólnie, globalnie, no internet raczej jest z nami z konkurencji cenowej, no wynika po prostu z tego, że trudno realizować zyski. No jak nie ma zysków, to nie ma pieniędzy na rozwój, nie ma pieniędzy na dodatkowy marketing i tak dalej. Ale jeszcze tu wracając do tego, co mówili moi poprzednicy, muszę się zgodzić tutaj z tym, że problemem jest to, że my
zdaniem, tak globalnie oceniając, branża jest mało profesjonalna, czyli na przykład, nie wiem, jak ktoś się spali na tym, że kupi gdzieś, powiedzmy, telewizor, nawet nie chodzi o to, że on dostanie cegłę, ale na przykład będzie miał problem z reklamacją, będzie miał problem z tym, żeby to terminowo dostać, no to on oceni to przez taki pryzmat, że w internecie zakupy są słabe i po prostu nie kupi na przykład potem dalej gdzieś herbatki do Kamila czy u mnie soczewek, bo bym mi powiedział, że stwierdzi sobie, że w internecie raczej to jeszcze nie jest to. Dlatego jakby moim zdaniem taka ważna jest praca u podstaw, żeby każdy zadbał o to, żeby jakby no jakość obsługi była na najwyższym poziomie, brak problemu z reklamacjami. Oczywiście no, uczciwość, transparentność i tak dalej. I wtedy dopiero możemy mówić o tym, że jakby handel w internecie jest jakąś realną alternatywą dla handlu tradycyjnego i te bariery będą wtedy zanikać. Ja chciałam jeszcze tutaj dodać, że my się w sumie skupiamy na tym, co nas hamuje, ale jednak zauważmy, że Polska ma najwyższy wzrost, jeżeli chodzi o wzrost e-commerce w całej Europie. Na poziomie 36%, za nami jest Francja. Ale z jakiego poziomu? No z jakiego poziomu, ale ten wzrost jest. I to też przyciąga niemieckich, czy tam zagranicznych inwestorów, którzy chodzą na polski rynek. A chciałabym odwrócić jeszcze strony. Tak naprawdę polskie sklepy niskim nakładem mogą rozszerzyć swoją sprzedaż na inne rynki europejskie, dodając inny język. Dodając niemiecki, angielski, angielską wersję językową, dając metodę płatności, która jest dana na arenie międzynarodowej. Uważam, że na tym też powinno się sobie zastanowić. Czyli myślę, że faktycznie rozszerzanie się na inne rynki jest istotne, natomiast też bym się zgadzał się z tym, jak bardziej po stronie konieczności profesjonalizacji polskich sklepów. Myślę, że nie wiem, z czego to wynika, też z tego moja prywatna teoria, że osobom prowadzącym sklepy brakuje czasu trochę na to, żeby tak stanąć z boku i zobaczyć swój biznes w innej perspektywie, zaangażowanie w taką ciągłą, oczywiście to jest najważniejsze, ta realizacja zamówień sprawia, że czasami właśnie nie ma czasu na to, żeby zdobyć wiedzę, która z kolei potem prowadzi do tego, że ta sprzedaż może być większa. To o tym marketingu. Za 500 zł faktycznie marketingu sobie wiele nie można zrobić, natomiast inwestując swój czas, tak, na pewno można popracować nad tym, żeby zrobić wiele małych rzeczy w sklepie, które sprawią, że ktoś, kto trafia do mnie, będzie chciał mnie kupić. Ja wierzę w to, że nie muszą być, że nie wymaga to dużych nakładów, wymaga to tylko takiej wyobraźni postawienia się po stronie klienta, który trafia na moją stronę i ma wątpliwości. I bym się z jednej strony skupił, to oczywiście na rzetelność pracy jest istotna, tak? Ale jest cały czas grupa osób, które potrzebują większej ilości informacji o produkcie. Dla nich zdjęcie, opis, czasami właśnie bardzo lakoniczny jest niewystarczające. Oni chcą zobaczyć, jak ten produkt wygląda w jakimś kontekście, tak? Jak być może meble będzie wyglądał w pokoju, a na pewno chcieliby się dowiedzieć, w jaki sposób czy o produkcie sądzą osoby, które go kupiły. Myślę, że to jest jakby element, który wiele sklepów zaniedbuje, czyli opinie o produktach. Opinie, które z jednej strony są na rynku dostępne w postaci jakichś gotowych rozwiązań, a z drugiej strony bardzo łatwo o te opinie prosić kupujących u mnie. To też nie wymaga dużych nakładów czasowych, właściwie wystarczy tylko wysłać maila z prośbą i dać jakiś mały plusik za to użytkownikowi, który tę opinię napisze. Potem wraz z rosnącą ilością tych opinii kolejni użytkownicy z większą prawdopodobnie są będą kupowane. Więc sądzę, że warto tutaj też trochę spędzić na tym, żeby postawić się w roli tego zwykłego użytkownika, który być może pierwszy raz dokonuje zakupu w sklepie. No i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy on nie znajdzie wszystkie informacje, których potrzebuje, którego uspokoją, którego zachęcą. Jakość obsługi w tych sklepach to jest w ogóle oddzielna historia. Moglibyśmy pewnie długo i namiętnie podawać rozmaite przykłady. Mamy kilka bardzo ciekawych case'ów z ostatnich dni nawet. Natomiast jeszcze poza takimi rzeczami, które leżą stricte w gestii sklepów, jedną z takich barier, z takich problemów, które są też punktowane przez sklepy, to są kwestie logistyczne. Także kwestie związane z transportem, ze zwrotami towarów, z tym, ile kosztuje transport kurierem i tak dalej. Z kolei kurierzy też twierdzą, że tam już ceny są takie, że nie bardzo jest z czego schodzić, tak? Nie ma możliwości specjalnie negocjować tych cenników.
czy może jest dobry moment na to, żeby pomyśleć o innym modelu jakby transportowania tego towaru między sklepem a klientem, czy być może to już musi kosztować tyle, ile kosztuje. Czyli w przypadku zakupów w sklepie internetowym przy koszyku rzędu 20-30 zł za samą przesyłkę dopłacamy drugie tyle. To jest pewna bariera, zwłaszcza w sklepach, które mają niskie koszyki. Ja bym tak znowu z tą niską jakością logistyki i taką barierą, którą stanowi, tak w sumie nie przesadzał. Tutaj też się odnoszę do wcześniejszego twojego pytania odnośnie oczek pobrań. Większość naszych paczek idzie z firmy kurierskiej i znaczy, ja osobiście bardzo lubię pobrania, bo to dobrze wpływa na zakupy spontaniczne, a procent zwrotów mamy bardzo znikomy. Tak? Większość paczek jest dostarczanych, a jak już kurier podjedzie pod drzwi, to jeżeli klient chciał się rozmyślić, to już stwierdza jednak, no dobra, zapłacę. Natomiast jeżeli chodzi o dostarczalność i czas dostarczania, to jeżeli to rynek kurierski według mnie jest już na dostatecznym poziomie, nawet na dobrym poziomie, tak? Oczywiście my mówimy o Poczcie Polskiej, ale to jest inny temat. Jeśli chodzi o same ceny przesyłek, to tak się jako faktycznie wydaje mi się, że ceny, które w tym momencie oferują firmy kurierskie, które dochodzą do 9 zł tak za paczkę, no to są już ceny, których faktycznie może być ciężko wyjść. No i nie jest to też taka cena, która może stanowić jakiś taki wielki problem. Tak ja osobiście zauważyłem teraz, że w momencie, gdy podnieśliśmy cenę za przesyłkę u nas w sklepach ostatnio i przy okazji podnieśliśmy próg, o którym jest nam mała przesyłka, to średni koszt nam się zwiększył. Tak więc A są też ludzie, którzy potrafią zamówić coś za 10 zł, zapłacą za przesyłkę 14 i tak są szczęśliwi. Tak więc no, tutaj nie uważam, że to był akurat największy problem e-commerce w tym momencie. Ja się zgadzam, tylko dodam, że nie jestem świadom wielkich problemów aktualnie z Pocztą Polską. Wręcz mam bardzo dobre doświadczenia. Tutaj też jak w rodzinie mamy sklep kosmetyczny, była jakaś akcja na grupę na 1000 wysyłek, a chyba jedna czy dwie raptem zaginęły, było parę zwrotów. Ogólnie bardzo fajna, bardzo profesjonalna obsługa i praktycznie za bardzo niskie pieniądze, porównując z innymi krajami europejskimi, bardzo dobre doświadczenia. Druga rzecz, jaką powiem na temat wysyłek, no, od paru lat w Polsce te paczkomaty się próbują mocno rozpychać, jako taka alternatywa, coś tańszego, jakoś inaczej rozwiązane. No i nie widać specjalnie jakiegoś sukcesu, tak? Chociaż nie chcę tego wyobrazić, przepraszam. Może słabo patrzymy. Ja w Warszawie mieszkam, tam jakoś nie widziałem. W każdym razie wydaje mi się, że jakby te rozwiązania, jakie są zupełnie wystarczające, to zgadzam się z kolegą, że te ceny też się wydają sensowne, można negocjować te stawki. Jest to na właściwym poziomie, skoro na Europą Zachodnią to jest nawet jakoś stosunkowo tańsze u nas niż gdzie indziej. Wydaje mi się, że to, co robią paczkomaty na razie, no jakoś nie spotyka się takim wielkim zainteresowaniem. Nie wiem, jakie inne możliwości tutaj mogą wchodzić. Na pewno jakaś taka migracja, może im więcej sklepów takich prawdziwych offline'owych, nie wiem, typu Zara, i tak dalej, będzie faktycznie sprzedawała online, tak jak MB, będzie możliwe, żeby w sklepie, jeżeli będą miały wiele placówek, bardzo duża część tego faktycznie tej sprzedaży online'owej będzie miała dokonanie, jakby już wydanie towaru w sklepie. Myślę, że to jest bardzo fajna alternatywa i faktycznie to jest bezkosztowe. Zgadzam się z tobą, że jakość Poczty Polskiej wzrasta, ale nie wiem, czy reklamowałeś ostatnio, jeśli coś jednak nie wyjdzie. I to wcale się nie zmieniło. Jest biurokracja, kłopoty i zło. Znaczy ja dopowiem, że chodzi o Pocztę Polską, takie najczęstsze problemy, bo chociażby dzisiaj sam osobiście miałem problem z nowym systemem trackingowym, który wprowadzili. Okazuje się, że na moją paczkę, która nie doszła, była nalepka zupełnie z innej paczki, tak więc tutaj nie było mowy o jakimkolwiek śledzeniu. Jeśli chodzi o najczęstszy problem, to jest problem z listonoszami, którym się nie chce przychodzić, nie chce nawet zostawić awiz. I to jest też większość zwrotów, które otrzymujemy z Poczty Polskiej, to jest właśnie z powodu tego, jak się potem okazuje, że listonosza w ogóle nie było. My dostajemy informację, że klient nie chciał, dzwonimy do klienta, mówi, że w ogóle na kurde nie widział nawet listonosza. Więc no, to się niestety jeszcze nie zmieni. Ja myślę, jeszcze dopowiem, że też jakby taka jest trochę moda, że się narzeka na tę jakość logistyki, że to jest bariera, ale oceniając przez pryzmat jakichś tam kolejnych lat, no to mimo wszystko jest coraz lepiej. Chociażby są właśnie paczkomaty, które dają alternatywę tym, którzy nie lubią czekać na kuriera. Coraz więcej sklepów oferuje odbiór osobisty gdzieś tam w jakichś swoich placówkach offline'owych i tak dalej. A jeszcze odnośnie tych kosztów wysyłki, to myślę, że to trochę wynika też z kalkulacji wielu sklepów, którzy wolą zaoferować bardzo tani produkt na jakichś tam małych marżach, a na przykład za wysyłkę zarzucić sobie 18 czy 19 zł, pomimo że już to tak naprawdę 49 zł, więc
Często to jest tak, że to można zaoferować tanią wysyłkę, ale sklepy celowe tego nie robią i chcą na tym dodatkowo zarabiać. Jeszcze tylko o paczkomatach właśnie powiem, jeżeli chodzi o tego, że ich nie widać. U nas akurat paczkomatę wysyła więcej ludzi niż Pocztą Polską. I paczkomaty w tym momencie doszły już tam do około 20%. Z widocznością paczkomatów nie przesadzał. Dzień czy dwa dni temu publikowaliśmy informację o pewnych wynikach finansowych grupy tego, że tam paczkomaty są dosyć istotną pozycją, ciągną ten biznes do przodu, więc chyba nie jest tak źle. Źle natomiast na pewno jest z jakością obsługi w tych sklepach. Jakby nie chciałbym też pytać chłopaków, bo podejrzewam, że u nich jest całkiem okej. Natomiast strasznie dużo złego mam wrażenie robią duże sklepy, które sprzedają online'owo, których człowiek powinien mieć zaufanie, bo to jest jakaś tam ugruntowana marka, która jest obecna od kilku lat. I potrafią zaliczyć takie wpadki, które nie zdarzają się początkującym sprzedawcom na Allegro. To jest niesamowite. Historia z przesyłkami dwutygodniowymi, towarem, który leży od tygodnia czy od 10 dni na magazynie i po prostu komuś się zapomniało go wysłać. To wbrew pozorom też nie są takie rzadkie historie. Tak? Gdzieś ci duzi sprzedawcy, zachowując ten żałosny bądź poziom obsługi klienta, strasznie dużo złego robią i wizerunkowi samych zakupów, i tym mniejszym sklepom, które tam starają się budować swoją markę, a ludzie kojarzą zakupy w internecie jako takie, właśnie z jakimiś niedobrymi doświadczeniami, mają później złe wspomnienia i bronią się przed tymi zakupami. Jak to jest zbudowanie marki? Czy warto zbierać te opinie i nakłaniać się do tego, żeby kupowali jednak przez internet? Na pewno warto nakłaniać ludzi. Też nie do końca bym się zgodził jednak, że te duże sklepy inaczej traktują, czy że one zaliczają wpadki. Ja myślę, że średnia ilość tych nieudanych, czy nie do końca niedobrze zrealizowanych zamówień, czy niezrealizowanych zamówień jest podobna w skali, tak? Czyli czy duże sklepy, czy małe, każdemu się trafi wpadka. Być może mali sprzedawcy myślą, są bardziej zmotywowani do tego, żeby ten błąd naprawiać, ale to są raczej sprawy indywidualne. Ja bym tutaj te opinie są oczywiście elementem budowy zaufania i ja zachęcam do tego też każdego sprzedawcę, żeby dawał użytkownikowi swoją możliwość dowiedzenia się, jak się nie kupuje. Tak? Wielu jest produktów na rynku, to nie ma znaczenia, który z nich sklep wybierze, natomiast ważne jest też to, że właśnie użytkownicy, którzy wybierają sprzedawcę, oni chcą wiedzieć, jak się nie kupuje, więc w tym momencie zgromadzenie tych opinii, tak, czy dawanie możliwości dowiedzenia się o tym, jak się kupuje u mnie, jest kluczowym elementem. Dodałbym tutaj jeszcze jedną rzecz trochę z innej strony spojrzenia. Myślę, że też że jeszcze jest jakaś grupa, że są sprzedawcy, którzy dla których sklep jest może jeszcze takim czarnym pudełkiem, gdzie wchodzą użytkownicy, skądś, wielu różnych źródeł, nie do końca wiadomo skąd, i wychodzą zamówienia. Ja jestem orędownikiem dokładnego badania swojego biznesu, czy wiedzę o tym, co się dzieje. Wiem, że jest jeszcze wielu sprzedawców, którzy na przykład w ogóle nie korzystają z żadnych statystyk internetowych, darmowych czy płatnych. Myślę, że jest to też istotne, bo prosta optymalizacja wydatków sprawia, że tych pieniędzy potem na marketing jest więcej, więc wiedząc, co się sprzedaje, skąd ci użytkownicy przychodzą, daje nam potem możliwość, żeby te pieniądze, które nie wydajemy do końca optymalnie, wydawać właśnie na te źródła optymalniejsze. I do tego też zawsze zachęcam, żeby jednak wiedzieć więcej o tym, co się w sklepie dzieje. Ja może wrócę do tej jakości obsługi, co Paweł wywołał. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, bo ja zresztą lubię bardzo poddawać takie konkretne rady i wydaje mi się, że jedną z taką rad, którą mogą szczególnie małe sklepy właśnie wykorzystać, bo nie robią jeszcze tego zbyt często, to jest to, żeby się kontaktować z klientem. Że nawet takie sytuacje, bo każdemu się może zdarzyć jakaś wpadka, nawet czy sprzedaje na Allegro, czy nie ma nawet sklepu, to najważniejsza rzecz to jest kontakt z klientem, informacja na każdym etapie, właściwie każdej czynności. Ja zauważyłem, że ci sprzedawcy, którzy informują o każdym etapie, typu, że już przyjęliśmy płatność, że produkt jest zapakowany, że wysyłka została wykonana, a być może nawet jeszcze
przypomnienie, zapytanie, czy przesyłka doszła. Jeszcze nikt się nie skarżył na to, że dostaje za dużo wiadomości, ale to jest dowód wtedy na to, że się interesujemy, że na przykład, jeżeli ta przesyłka za te 3 dni nie przyjdzie na przykład, no to znaczy, że coś się stało. I nawet to, co była mowa o tym, że Poczta Polska na przykład, że listono, że tam źle pracuje i tak dalej. My możemy oczywiście narzekać, możemy zmienić dostawcę i tak dalej, ale możemy też sami wyjść naprzeciw, jeżeli poczta jest taka jest, ale ja na przykład też mam dobre doświadczenie poza tymi listonoszami faktycznie, no więc w każdym, ja zawsze mówię tak, no to po prostu w tych wiadomości, gdzie wysyłasz przesyłkę, napisz, jeżeli, znaczy inaczej, jeżeli za 2 dni nie przyjdzie przesyłka, idź na pocztę. Tak? Oczywiście, że klienci mogą narzekać, ale wtedy nie narzekają na sprzedawcę, na sklep, tylko narzekają co najwyżej na tą pocztę. I po prostu trzeba czasami wziąć rozwiązanie, poszukać, a nie tylko mówić, że o, jest źle, nie? A faktycznie potwierdzam, że poczta jest tutaj tym tanim rozwiązaniem, no, być może ta jakość jest gorsza, ale dla nich niekiedy, kiedy ta cena wysyłki ma znaczenie, to warto to rozważyć, żeby właśnie jakby wspomóc tego listonosza i tego klienta informować o takiej sytuacji, że mogą zaistnieć. Okej, okay. Poczta Polska to jakby nie jeden z hamulcowych. Jakby pół żartem, pół serio pojawiają się głosy, że też Allegro w pewien sposób hamuje rozwój rynku e-commerce. Konrad, chyba do ciebie pytanie, czy ta sprzedaż na Allegro jest opłacalna, czy nie jest opłacalna, czy ludzie się tego boją, czy jednak sprzedają, czy próbują zdobyć jakąś wiedzę o tym, jak skutecznie sprzedawać na Allegro. Allegro może być świetną szkołą, jak należy sprzedawać, albo może być też świetnym źródłem dywersyfikacji, źródłem sprzedaży. A niestety jeszcze jest taka część pośrodku, czyli będę sprzedawał na Allegro, bo tam się wszystko sprzedaje, ale to w zasadzie jest to samo, założę sklep internetowy, bo w internecie można wszystko sprzedać, więc ja bym nie zwalał tego na Allegro. Allegro jest platformą handlową w tym momencie, to już nie jest system aukcyjny i tam może się dziać tak samo dużo złego, jak na każdej innej platformie. Nie rozpatrujemy tego, czy platforma A czy B jest zła. Patrzymy, że sklep jest zły. Tutaj w Allegro kojarzymy jako jedną markę, a nie sprzedawcę. Tam też się zdarzają wpadki. Jest to świetne źródło, tak jak mówię. Można tam wspierać. Wiem, że na przykład niektórzy uważają to dalej za bazar i nie chcą tam być. To jest wolny wybór, nie ma tam przymusu handlu. Bardziej bym się zastanawiał to, o czym wspomniał Przemysł, że oni są tak duzi, że nikt więcej nie może być tak duży. To okej, okay, trochę coś w tym masz, trochę racji, ale z drugiej strony teraz poszło to w ten sposób. Czy ktoś spróbował? Nie, to jest dokładnie to, o czym mówię. Nie mówię, że Allegro jest B, czy C, że tam idzie sprzedaż, jak najbardziej idzie i mam masę dowodów. Jakby porównując z innymi rynkami, tak? eBay na żadnym swoim rynku nie ma tak dominującej pozycji jak Allegro w Polsce. To w ogóle super gratulacje dla team, bo zrobili jakby mega wynik, tak? Połowa polskiego e-commerce idzie przez Allegro. Ale to jest swego rodzaju taki, no kurczę, sufit dla sklepów, ponieważ naprawdę w Polsce cały czas zakupy internetowe to jest synonim Allegro, tak? Allegro jest synonim zakupów internetowych, więc większość ludzi, zanim zajrze do Merlina, do Empiku, do Agito, pierwsze co robi, wchodzi na Allegro. Tam faktycznie jest fantastyczny dostęp do towarów, są bardzo dobre ceny, ludzie pracują na niskich marżach, czasami nie płacą podatków, więc też są w stanie jakby faktycznie te ceny obniżyć, nie mają ciśnienia aż tak dużego na marże, jak duże sklepy. W związku z czym faktycznie jakby w pewnym sensie Allegro przez tą swoją dominującą pozycję, przez bardzo fajną obsługę, przez program ubezpieczeń i tak dalej, zdominował e-commerce w Polsce i ci gracze typu właśnie Merlin, typu Empik, typu Avito i tak dalej, w pewnym momencie jakby bardzo ciężko konkurować, tak jak już jakby wyżej nie pójdą, ponieważ ta część sprzedaży zawsze będzie szła przez Allegro. No i Polska jest bardzo specyficzny rynek, tak jak mówiłem, w Czechach, które są 4 razy mniejszym rynkiem od Polski, są e-commerce typu MOL, które mają obrotów po 300-400 milionów rocznie, tak? To jest 4 razy więcej niż największy e-commerce w Polsce. U nas jakoś te 100 milionów rocznie to jest taki kurczę magiczny sufit, powyżej którego jakoś na razie nie może podskoczyć. Tam to jest możliwe, pewnie dlatego, że nie ma Allegro, pewnie dlatego, że ludzie jakby prosto wchodzą do sklepów i tam dokonują zakupów. Jakby tylko wyłącznie o tym chodziło, ja myślę, że Allegro robi coś złego polskiemu rynkowi. No zobaczymy, są różne dodatki, a nawet nowych potencjalnych graczy, może być bardzo ciekawie, może to coś zmieni, ale Ja sporo czasu spędziłem chodząc nawet po największych polskich e-commerce'ach i to nie jest, znaczy to jest parę bardzo fajne, na niektórzy mają ciekawe biura, ale bardzo często to jest taki trochę obraz nędznej rozpaczy, tak? Podarte wykładziny, jakieś byle jakie sale, ledwo wszędzie, jak się zobaczy to, nie wiem, jakichś wyników rocznych głównych polskich e-commerce'ów, oni bardzo często jadą na stratę.
co z tego, że są numerem jeden, liderem w kategorii, oni cały czas mają straty, rok po roku. Więc to jest dosyć taka ryzykowna pozycja, tak? Też nie można liczyć cały czas, że to walczymy o pozycję lidera i to się kiedyś nam zacznie opłacać. Bo to kiedyś może nigdy nie nastąpić. Czy ja bym się tutaj chciał odnieść do tego argumentu, że rozmiar Allegro jest pewną barierą. Być może nie będzie drugiej firmy, która będzie osiągała takie przychody, tak? Natomiast to ma znaczenie tylko tak naprawdę dla tej drugiej firmy, która być może chciałaby tyle zarabiać. No, natomiast cała grupa tysiące, tak? Czy dziesiątki tysięcy sprzedawców, którzy troszczą się o to, żeby się ich komercją zbijał, korzystają z Allegro, mają własne sklepy. Więc myślę, że tutaj ten ciężar powinien być przeniesiony na tą grupę. Po drugie, Merlin, każdy duży sklep może sprzedawać na Allegro, tak? To nie sprzedawać może każdy, tak? Więc to jest jakiś drugi argument. Trzeci jest taki, że rozmiar tak jest oczywiście związany z tym, z ruchem, który trzeba by sprzedaży, jest pewną wypadkową ruchu. Jest też dużo różnych narzędzi do pozyskania ruchu i sądzę jednak, że nie wszystkie sklepy ze wszystkich korzystają. Więc to jest to może być barierą, niechęć, tak, nieświadomość. Natomiast no, nie rozmiar gracza, który tak naprawdę wielu ludzi nauczył kupować w internecie, a wielu na pewno da możliwość rozbudowy biznesu i nauczenia się sprzedaży w internecie. Ale też nie można zapomnieć o tym, że właśnie dzięki Allegro wiele sklepów powstało. Wiele sklepów, które zaczynało na Allegro, ma teraz, pracuje na swoją markę i moim zdaniem to jest bardzo pozytywny wpływ i nie można o tym zapomnieć. Ja myślę, że jeszcze będę tak o Allegro, trochę parę przykrych słów. Ja bardzo chętnie na przykład dywersyfikował sobie przychody poprzez Allegro, ale jeżeli jest sytuacja, w której no powiedzmy, nie wiem, strzelam, może trochę skłamie, 50% sprzedawców nie wystawi tam żadnego paragonu, nie prowadzi firmy, poszerza się na stratę, trudno mi z nimi konkurować. Trudno mi konkurować ze sprzedawcami na Allegro, którzy traktują ten kanał sprzedaży głównie po to, żeby sobie jakiś wolumen sprzedaży podawać, po prostu sprzedają to poniżej wszelkiej marży. Mamy dosyć duże przychody i generalnie kupujemy towar dosyć tanio, ale patrząc na to, w jakie ceny oni sprzedają, czy niektórzy sprzedawcy na Allegro, no to często tam są po prostu po kosztach, tak? Więc dla mnie to jest chora sytuacja. I ja na przykład na szczerze mówiąc nie chcę brać udziału w tym cyrku i tam też sobie być i oferować w takie ceny jak oni. Także dla mnie to jest bariera, przykra, konkurencja nie do końca uczciwa i tak to postrzegam. Ja jeszcze może w podobnym temacie, natomiast troszeczkę z innej strony, tak? Bo patrzymy na stronę biznesową, natomiast możemy również popatrzeć ze strony konsumenta. Można powiedzieć, że dwie firmy wyedukowały i wprowadziły naszych konsumentów do internetu, tak? Nasza klasa i Allegro. Z jednej strony fajnie, że ludzie są, szukają, zaczynają kupować, natomiast niestety, czasami niestety, pewnie nie dotyczy to samej platformy, a ludzi sprzedających tam, przynieśli oni również standardy obsługi, standardy prowadzenia biznesu, często nieprofesjonalne. Wtedy, kiedy zaczynali, być może dzisiaj są profesjonalistami, natomiast oni to troszeczkę nauczyło nas, jak kupuje się w internecie i czasami niedobrze, ale być może musieliśmy przejść przez ten etap. To jest bardzo trudne pytanie, bo z jednej strony fajnie, że ci ludzie wchodzą i kupują, z drugiej strony no nie fajnie, jak ten przedsiębiorca tak zwane piekło jest wybrukowane dobrymi chęciami, strasznie chce sprzedać i może mu się uda za 3 tygodnie coś kupić i wtedy odsprzeda. I oczywiście to są i profesjonaliści i nie, ale myślimy, że musimy zobaczyć też, popatrzeć na tą stronę konsumencką. Bo tych konsumentów później my mamy w sklepach, tak? Okej, to żeby wnieść taką nutę optymizmu troszeczkę do tej naszej dyskusji. Ania, skoro jesteś przy głosie, tak poczynając od Ciebie, każdy z Was ma troszkę inne spojrzenie na ten rynek, z innej perspektywy. Chciałbym, żebyście powiedzieli, jakie przewidujecie trendy na najbliższe kilka lat, co się zmieni i co będzie takim nowym wow w naszym e-commerce. Być może nowe kanały sprzedaży, być może coś innego. Absolutnie nie mam
rozwiązania żadnego technicznego. Gdybym je miała, to dzisiaj ono też by nie padło, bo jutro otwierałabym biznes. Dla mnie, z punktu widzenia, którym ja się zajmuję, to będą główne zmiany mentalne i w sposobie kupowania i te rzeczy, które jakby my musimy, zanim już nie, jakby nie mówię tutaj o jakichś nowych technologiach, wariactwach, stawianiu czegoś na głowie. Oczywiście nie mówię, że nagle ktoś nie wpadnie na idealny pomysł, ja go teraz na przykład nie wiem, nie mam. Natomiast moim zdaniem ten krok, który my musimy zrobić, to jest ten krok właśnie edukacji i profesjonalizacji. I to jest krok chyba mentalny, tak? Żebyśmy mogli porównać się, nie wiem, z Wielką Brytanią, Niemcami, Francją, z tą sprzedażą tam. W jaki sposób tam jest prowadzona ta sprzedaż? Jak ona jest, ile, może tak, statystycznie w Polsce człowiek wydaje 400 euro rocznie, tak? Statystyczny polski internauta. Tam są te kwoty około 1500, tak? Chyba 1700 to jest hit. Więc ja myślę, że one będą nierewolucyjne, natomiast będą mocno zauważalne w kwotach i spokojne. To w mojej ocenie. Aczkolwiek życzę, żeby ktoś rewolucję przyniósł i coś fajnego otworzył. Ja nie mam pojęcia, co to będzie. To ja powiem trochę o innych rzeczach, gdzie technicznej. Uważam, że przyszłość leży też w automatyzacji różnych czynności. W tej chwili to jest tak, że dużo rzeczy zrobionych ręcznie, jeszcze przez właścicieli sklepu, nie wszystkie sklepy mają zautomatyzowane nawet wysyłkę e-maili z każdym tam potwierdzeniem. Więc sądzę, że tu dużo może do zrobienia i zresztą tak jak już obserwowałem na targach, są takie rozwiązania, które nawet automatyzują śledzenie klienta, co robi na stronie i tak dalej. To chodzi o to też w tym wszystkim, żeby odciążyć tych, co prowadzą ten sklep, od wielu czynności i żeby mogli ten czas, uważam, właśnie poświęcić a na to, co tutaj mówiliśmy, na tą analizę sklepu, spojrzenie na swój biznes trochę z boku, bo to jest bardzo ważne. Czasami właśnie patrzę się na to, żeby tylko żeby tu sprzedać, obsłużyć klienta i tyle, tak? A gdzieś ten marketing zostaje z boku. To jest jedna rzecz. A druga jeszcze sprawa, którą chciałem tutaj jeszcze powiedzieć, że też uważam, że tym jest przyszłość, chociaż mówimy tu o handlu, mówiliśmy o sklepach, ale też się, ponieważ się przewijają tutaj osoby na stoisku, już rozmawiają osoby, które nie mają sklepów, ale prowadzą sprzedaż, nie wiem, usług na przykład. W związku z tym tutaj powiem, że przyszłość również jest do tutaj ukłon w stronę PayPala, do płatności cyklicznych, ponieważ ja właśnie, jeśli chodzi o usługi, uważam, że to jest przyszłość. Jak obserwuję rynek amerykański, to ten sposób płatności to jest jeden z dominujących płatności. Oczywiście to nie w przypadku sklepów, chociaż na przykład być może sprzedaży na raty, przecież to zapłata kartą to też jest rodzaj zakupu na raty. Ja uważam, że tu jest dużo do zrobienia i właściwie w Polsce, nie wiem, ja tylko znam PayPal, który to robi tak, że się chodzi, po prostu zakłada się przycisk i już mam, a żadna firma dotąd inna Polska tego rozwiązania nie proponuje. I to jest, uważam, też przyszłość. Zgadzamy się co do pierwszego trendu, czyli przyszłość PayPala wygląda świetnie. Dzięki. Nie, na poważnie takie rzeczy makro i to chyba nie jest żadna nowość, to wszyscy to obserwujemy. Tak? Przede wszystkim Polska otrzyma bardzo fajny wzrost wielkości e-commerce'u i to jedno będzie fajne dla nas wszystkich, dla sprzedawców, a jak patrzę na naszych klientów, bardzo fajne obroty, rok do roku, bo bardzo szybko rośnie, my bardzo szybko rośniemy, także ten cały rynek będzie się o wiele szybciej rozwijał niż Europa Zachodnia. Dzięki temu też, moim zdaniem, Polska zostanie szybko zauważona, czy jeszcze jest zauważona, ale cały czas jakoś chyba z braku, nie wiem, ludzi, czasu, uwagi, te zagraniczne e-commerce, tak? Amerykańskie, niemieckie nie wchodzą zawsze do naszego kraju, albo bardzo powoli wchodzą. Tutaj Groupon jest takim wyjątkiem, bardzo szybko odpalił w Niemczech, bardzo szybko odpalił w Polsce i odniósł potężny sukces, ale poza nimi tutaj na bardzo jednej ręki może policzyć globalnych graczy, którzy w polskim e-commerce coś by znaczyli. Są wyjątki. Więc wydaje mi się, że tego będzie coraz więcej, tak? Tak samo sklepy offline'owe, tak jak mówiłem wcześniej, one wszystkie prędzej czy później wejdą do internetu. W tym momencie taki zarzut, o którym wcześniej mówiłem, bardziej się opłaca otworzyć kolejny sklep w galerii Mokotów, niż rozpoczynać całą sprzedaż online. To za chwilę się zmieni, tak? Te wszystkie sklepy faktycznie wejdą do internetu, globalnie gracze będą w Polsce coraz bardziej obecni. No więc zaostrzy się konkurencja, będzie coraz większa jakby presja na marżę, na ceny. No i tak dla nas wszystkich też jest coś, na co się da uważać, tak? Bo ci gracze faktycznie będą mieli o wiele większą siłę zakupową. To będzie duże zagrożenie dla naszych rodzinnych
sklepów i podmiotów. I ostatnia rzecz, też pewnie wszyscy o tym wiemy, no to na pewno mobile, tak? Masa ruchu przejdzie do mobile na takie urządzenia jak iPady i to chyba też będzie miało jakiś tam wyraz w tym, jak sklepy wyglądają, jak są projektowane, jak właśnie dochodzi do zakupu, jak można pokazywać produkty. Moim zdaniem bardzo dużo ciekawych rzeczy przed nami, ten etap, na którym teraz jesteśmy. Mi się cały czas wydaje, że to jest taka telewizja z lat 80. Tak? Wydaje się, że jest fajnie, ale będzie jeszcze no mega, więc jakby dla nas wszystkich, którzy są w branży, bardzo, bardzo dobrze. Moim zdaniem macie to e-commerce, wiadomo, tylko że technologicznie e-commerce nie jest na tyle dobry, że uzyskuje się, znaczy ma, jest uznane, że tak powiem, na rynkach europejskich. Na przykład w Niemczech zrobiono takie badania i wykazano, że... Ja będę mógł zapłacić przez telefon, tak? Bo w tej chwili mogę sobie obejrzeć sklep, mogę obejrzeć towar, natomiast jakby cały proces dotyka w momencie, kiedy chciałbym tak zapłacić. No właśnie. Zamówić i zapłacić w domu, tak? Dokładnie. Właśnie Boston Consulting Group zrobił takie badania na ten temat i większość użytkowników e-commerce'a po kilku próbach skorzystania z tego rezygnuje. Czyli technologicznie ten e-commerce jeszcze nie jest na tyle dobry, żeby z niego korzystać. A tak dla ciekawości mogę powiedzieć, że w Niemczech około 1/4 wszystkich użytkowników internetu, czy osób, które kupują na internecie, korzysta z e-commerce i są to najczęściej mężczyźni poniżej 30 roku życia. Dziękuję. Sorry, ostatni trend, co moim zdaniem przestaniemy mówić o e-commerce. Skończy się dyskusja, dam sobie spokój. Ja o trzech rzeczach chcę powiedzieć. Pierwsza to powiedział już Przemek, że duże marki wejdą do internetu i to załatwi też problem na pewno części edukacji. Część osób, która kojarzy, kupuje tak, w dużych sklepach, marketach, budowlanych, firmy odzieżowe, duże brandy, które jeszcze nie sprzedają w internecie, zaczną to robić. Druga rzecz to jednak te lata będą powodowały, że czy lata, czy może jakieś dekady będą powodowały, że będzie mała ilość osób, która w ogóle nie ma dostępu do internetu i w ogóle nie kupuje. Myślę, że jest dosyć duża grupa osób w polskim społeczeństwie wykluczonych, ale permanentnie, być może też z własnej woli. Tak? Ja mam nie uczestniczę w ogóle w życiu internetowym, tym bardziej w życiu e-commerce'owym, więc z czasem, jak to społeczeństwo będzie się starzeć, to ta ilość osób dokonujących zakupów sama z siebie będzie rosnąć. I trzecia rzecz, to myślę, że tam na najbliższe lata, tak sądzę, że sprzedawcy też będą przyglądać się bardziej tym, którzy już u nich kupują. Pojawią się jakieś nowe modele sprzedaży, sprzedaż subskrypcji, sprzedaż, która jest kojarzona bardziej z jakąś zabawą niż ze spokojeniem takich klasycznych potrzeb. Myślę, że tutaj dużo jest jeszcze do zrobienia. Ci, którzy kupują, są otwarci na nowe eksperymenty i chętnie też jakby witają ze strony sprzedawców te nowe pomysły na oferowanie im produktów, pakietów produktów, czy produktów z usługami. Myślę, że to jest jeszcze naprawdę do wzrostu. Ja w zasadzie powtórzę po poprzednikach. Uważam, że czeka nas na pewno profesjonalizacja. Wejdą duże marki, będą robić to lepiej niż robi to wielu z nas teraz. Poza tym też zmiana pokoleniowa. Moja mama nie potrafi robić zakupów przez internet i raczej jeszcze tego nie nauczy. Więc wydaje mi się, że zmiana pokoleniowa nastąpi i potem te osoby, które nie wiem, dzisiaj nie dysponują jeszcze żadnym budżetem, są wolne tam po kilkanaście lat, to po prostu w przyszłości będą normalni klienci, dla których zakupy w internecie będą czymś najnormalniejszym. No i na pewno też kwestia aplikacji mobilnych i e-commerce, to już też na pewno następuje w Polsce, a może jeszcze nie, ale nie mam dane. Mój brat pracuje w Okado, to jest taki brytyjski, największy hipermarket ze spożywką. No, oni tam przygotowali różne aplikacje w zasadzie na wszystko, co się liczy. No i z tego co wiem, tam 20% zamówień zrealizowanych już przez jakieś aplikacje mobilne, więc to już jest na tyle duży poziom, że nikt tam tego nie może ignorować. W Polsce to jeszcze jest dużo mniej, ale wydaje mi się, że to jest tylko kwestia czasu, aż to przyjdzie do Polski, no i trzeba będzie jakieś tam kroki poczynić, żeby sprostać tym oczekiwaniom klientów. Mimo, że miało być optymistycznie, to ja się nie mogę zgodzić, że
przed nami wszystkimi w branży, czy jest, będzie dobry czas, bo wydaje mi się, że duża część branży po prostu nie przetrwa tego czasu. Mimo wszystko uważam, że specjalizacja sklepów, konsolidacja sklepów to jest to, co do nas czeka. Dużo małych sklepów upadnie, dużo ludzi przekona się, że to jest biznes jak każdy inny i to spowoduje też, że będziemy mieć coraz mniejszych takich małych sprzedawców, którzy wracają z pracy z obieśnią kilka paczek, bo okaże się, że to jest zbyt ciężkie, nie ma, wcale nie da się na tym dobrze zarobić, a gramy to dużo problemów. To ja w zasadzie myślę, że nie to się powtórzyć, ale powiem to trochę po swojemu. Czeka nas e-commerce. Ale nie dlatego, że sklepy będą o to walczyć, tylko że urządzenia mobilne stają się w zasadzie standardem. Czeka nas profesjonalizacja, więc dla małych sklepów, które mają 500 zł, to się skończy zamknięciem. Czeka nas faktycznie chyba koniec e-commerce'u, to można powiedzieć. Ale czeka też nas może tak właśnie taka bardziej optymistyczna rzecz, że może dużo, te większe, średnie sklepy, średnio duże, zaczną przecierać szlaki za granicą i w końcu zaczniemy wychodzić na zewnątrz, może biznesy zaczną odważnie. Jeśli ktoś pójdzie i pokaże drogę, że da się, to myślę, że wiele tych średnio dużych i średnich też pójdzie w tym kierunku. To chyba właśnie będzie bardziej w tym roku. Ja się bardzo cieszę, że ktoś wreszcie powiedział, że serwis nietransakcyjny na F nie będzie sprzedawał. Natomiast mamy początek marca, zgodnie z jakimiś tam pewnymi przeciekami, pewnie na koniec miesiąca, być może gdzieś tam w kwietniu, czeka nas jeszcze jedno istotne wydarzenie, to będzie wejście Amazonu do Polski. Załóżmy, że ono rzeczywiście nastąpi gdzieś tam na początku kwietnia. A ja się tym dopierał, że pewnie nastąpi. I pewnie żaden z nas nie może dużo więcej powiedzieć, więc chciałbym się skupić na tym, co to może oznaczać dla tych małych i średnich sklepów. Kto najbardziej to odczuje? Czy to będzie odczuwalne dla graczy pokroju Empika czy Merlina? Czy raczej odczują to mali gracze? W sumie to do graczy powinno być pytanie. Moim zdaniem mali odczują, ale nie w każdej branży. Tak jak właśnie wczoraj zapytałem się Kamila, a teraz odpowiem głośno. Wydaje mi się, że to wejście do takiego sklepu jak mnie to w ogóle nie dotyczy. Tak? No, nie ta branża, nie ta skala mimo wszystko, więc... Chyba, że kupi na tym. A ty, Paweł, możesz powiedzieć coś więcej? Skąd masz takie informacje? Bo ja mam wrażenie, że to tak już od paru lat takie plotki chodzą i tam każdy by bardzo chciał, każdy marzy, tak troszkę jak z otwarciem biura Facebooka w Bydgoszczy. Więc nie wiem, ja tam parę osób z Amazona znam, no i oczywiście tam nikt mi się nie wygadał, ale nie miałem wrażenia, żeby coś o tym opowiadali. Nie znam też nikogo na rynku, kto miał jakąś rozmowę kwalifikacyjną, bo był zagadany przez Hunter'a w sprawie właśnie pracy z Amazona, ale może to akurat w moim gdzieś tam kręgu. Mam wrażenie, że oni już bardzo dużo w Polsce sprzedają z Wielkiej Brytanii, tak? Mają darmową wysyłkę, mają fantastyczną ofertę, bardzo dobre ceny, więc jeżeli faktycznie by weszli, moim zdaniem Allegro będzie miało w końcu bardzo poważnego konkurenta. Jakby w eBayu widzieliśmy to, my w pewnym momencie w UK, w Wielkiej Brytanii w ogóle przestaliśmy śledzić, jak idzie Amazonowi, bo to jakby była przepaść, tak? Parę lat później, kurczę, jest większy od nas. Właśnie dlatego, że mają fantastyczną obsługę klienta, mają super ceny, mają kontrolę nad tym, jak to jest sprzedawane, jak to jest wysyłane. Ludzie wiedzą, że tam nic złego się nie wydarzy. Więc jest potężna marka, potężna preferencja w stosunku do tej marki. Więc jeżeli faktycznie wejdą na polski rynek i nie zawalą tego tak, jak my zawaliśmy z eBayem, potraktują go poważnie i przyinwestują w rozbudowanie marketing i faktycznie będą mieli pełną ofertę, tak? Będą mieli polskie książki, polską muzykę, będą książki na Kindle i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tak naprawdę wszyscy na tym rynku jakoś tam zostaną dotknięci, tak? Oni ostatnio wyszli do Włoch, do Hiszpanii i tam sukcesywnie wprowadzają kolejne kategorie i tak naprawdę budują sobie potężny rynek, więc myślę, że no wszyscy odczują to. Z drugiej strony tym bardziej dla Allegro może być ciekawe, bo oni mają własny marketplace. Więc nagle może się pojawić bardzo ciekawa alternatywa dla Allegro. No na pewno, na przykład powiedział, że to jest obsługa klienta legendarnej i to jest też komunikat dla sprzedawców, tak? Dla sprzedawców, którzy mają swoje własne duże sklepy, duże marki, czy sprzedawców, którzy korzystają z Allegro, że to jest element, który będzie decydował o tym, czy ktoś kupi u niego, czy być może kupi na Amazonie, więc tak, to myślę, że to będzie automatycznie powodować zmiany w tym, jak klient będzie traktowany. No na pewno jest to gracz poważny, tak, który wie o e-commerce, się wszystko pewnie wie więcej niż część z lat, dlatego tą wiedzę będzie wykorzystywał.
my na pewno jako Cenama będziemy się przyglądali temu. Mamy produkt, teraz sami umożliwiamy zakupy na Ceneo, więc pewnie też będziemy tutaj go jakoś polaryzować. Natomiast no, do rywalizacji przychodzimy z otwartą przyłbicą, z szacunkiem. Myślę, że będzie ciekawy. Okej, może tym optymistycznym założeniem, że jednak ten Amazon wejdzie do Polski, zakończymy panel. Jeżeli państwo mieli jakieś pytania do panelistów, to wszyscy są jeszcze dostępni. Także zapraszam